Siema, stąd to Wiktor, 201 odcinek sezonu 6. Nawet nie wiedziałem, że mi mikrofon głośno w ustawieniach, ale dobra, to co tam od razu dach budujemy? W sumie dzisiaj sobie jakoś pełne energii niż wcześniej, Jezus Maria. Czy już nie jeszcze dzień to był taki. Dzisiaj nie jest? Po prostu mam lekcję. Teraz mam przerwę. No, ten nagram odcinek na luzie. Bo ta przerwa. Na tę przerwę dam radę nagrać sobie tak jakby ten odcinek 31 i później będę siedzieć znowu, mieć lekcję angielski po angielskim, wszystko tak naprawdę, więc może znowu sobie ponagrywam odcinki na zapas. Pewnie nagram, bo znam się trochę. Tylko jak nie przy to co mówiłem chyba w wcześniejszym odcinku, przyjdzie we w czwartek, a ja żyć tego dnia, którego nagram, to mam urodziny, to sobie musiałem wypisać pana swojego. Ty, padał śnieg? A no, bo to jest na tym. No cóż. Kupię szampan jeszcze jeden, kurna. Te 10 to tam nie jest wielkie, jak ja mam chyba 130 jeszcze złotych. No. Iść do końca, żeby. A tak, muszę uzbierać na ten mikrofon, tak czy owak. A ja tutaj nie dawałem. A nie, myślę, że pomyliłem się. Mam nadzieję, że to będzie teraz chociaż fajnie. No tak, te schodki wszystkie z drewna zużyli na to i nie będziemy miał znowu drewna. Picobello. I znowu będę musiał pić za drewno, ścinać. A budowanie w Minecraft. Że zawsze zejdzie więcej materiałów do budowania niż do dekoracji domu. Dekorować jakś chyba nie będę tak ostro leciał w tym, bo dekoracji też mi zajmie drewna za dużo, więc oj, nie chcę tego w sumie teraz. Oj, nie. Tym jako mam mniej czerwone, ale jakoś jeszcze mam. Szkoda, że muszę mieć jeszcze czerwone oko. To o jeszcze jedno podnieść? No. Nie wiem, czy jak to będę podnosił, to jedno. Czy to złączyć? Coś jeszcze. Czy uda mi się złączyć to tak, ten dach? Że połączę tymi skutkami się u góry. A to muszę teraz sprawdzić tak naprawdę. Top. To tu będzie już się kończył chyba dach, tak. To będę chyba takim łączeniem robił. Chyba tutaj się już nie da. A czy będę mógł tak zrobić? W sumie nie tak źle jest. Tak naprawdę. A drewna nie mam, sikierka. Tu jest ta, co mam? O Jezu, jak mi poszła. To na pewno nie dojdę do końca. To muszę tam na pewno, nie wiem. Ja wchodzę na... Aha! Oj. Nie zauważyłem, że teraz wchodzę na decybele głośniej, bo mi Windows zgłaśniał. Czy coś jakby nie zgłaśniał i. O ja. Nie wierzę. Nie wierzę w tego Windowsa, już po prostu mnie wkurzył jeszcze dzisiaj. Dzisiaj to mnie mocno wkurzył, nie powiem, że nie. I też patrzę, ale patrzę na to, czy też mam czas. Czas to mam na luzie. Licząc to, że mam. Ile? Koło? Jeszcze? Na nagrywaniu odcinków jest 4 minuta już, a mam. Ale na luzie zdążę. Na luzie tutaj jest tam. Chyba, że mi 10 minut zaraz. Tam kolega mi napisze, zaraz zacznie lekcja, to przerwę i nagram później po lekcjach, tak jakby. Ja nie mówię teraz głośno i jakbym mówił cicho, a Windows mnie tak podgłośni de facto. No tak. To zmiana tego mikrofonu, będą większe szumy, więc bardzo was przepraszam, że tak się dzieje. Będę musiał już kupić ten mikrofon i będę musiał jeszcze bardziej myśleć o tym mikrofonie. Co się tak dzieje, no cóż, niestety niektórych rzeczy nie przeskoczę, więc pieniędzy. Nie przeszkodzę niektórych rzeczy, żeby powiedzmy tak jakby wejść bardziej w mocniejsze audio. Czasami od niektórych rzeczy za dużo wymagam, może to jest wina tego mikrofonu. Albo interfejsu, jeśli to jest też wina interfejsu, to później interfejs inny zmienię. Ale ja powiem, że tym interfejsem uratuję, ale jak kupię preamp.
czyli już to, co kosztuje 700. Tak, 700 tak jedną ręką nie chodzi, niestety. A pewnie jeśli tak będę musiał, to będę musiał 700 później wydać na ulepszenie mikrofonu, czyli preampa. I wtedy Windows nie może mi zgłośnić tak mocno, bo będę mógł kontrolować preampem. Ale to zanim to minie, to będę troszeczkę czekał, bo jeśli wydam teraz na mikrofon, to nie będzie mnie stać na razie na tem. Ramię, może ramię wytrzyma. Jak ramię wytrzyma, to to już jest mniejszy wydatek. No niestety teraz 730 zł kosztuje. Patrzyłem na stronie, gdzie wcześniej 689 kosztował, ta 700. I problem jest w tym, że gdzieś to będzie drogo kosztowało, tak jeszcze więcej, to będę musiał pomyśleć. No tak, jeśli kupię mikrofon, to się szczęście, bo audio tam chyba na zagranicznym YouTubie jest polecany ten mikrofon. Tak to jak widziałem, no to tylko te jak to się nazywa? Nie prezentacja, tylko opinia, ale na USB, a nie na XLR, bo dużo osób no nie patrzy na mikrofon XLR. Ja patrzę teraz na mikrofon XLR pod względem dlatego, że chcę mieć swoje audio. Czyli w sumie jak teraz mam... Wait. Chyba zostawię tak jakby jest na tej głośności. Zwykle na OBS-ie 1,5, tylko będę po prostu trochę więcej. Wystarczy tyle? Znając mnie, że ta budowa nie zejdzie mniej niż mniej drewna, tylko więcej drewna. Mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało, nie tak tem. Ja cieszę, że później jeszcze ustatkuję się z mikrofonem, bo jak miałem lekcję polskiego, jak dobrze pamiętam, tak, polskiego, no to musiałem restować komputer, bo seriously, wszedłem na telefon, jakby miałem tam mita na telefonie, no to wszedłem przez telefon, ale musiałem restować 3 razy komputer, bo ale to nie chciało działać. Nie słyszałem w ogóle głosu w słuchawkach i tym jest problem. A widziałem to na czerwono, ściszę to. Dość cisza. Sorry, ja to ściszam na 0 w OBS-ie procent podgłośnienia. Poczuję, że ja wejdę na przystary i widzicie, albo ktoś włączy odcinek, dlatego że mam przystary. Nie wiem, po tym odcinku to sprawdzę, jak tam z audio. Jak będą szumy, to jak też szum. Powiem tak, jestem wrażliwy na to szum. Chcę mieć, jakby audio było zawsze dobre pod względem tego, że wymagam od siebie, tak jakby, że. Halo, ten mikrofon lub audio, które mam, musi dawać radę, bo tak nie wierzę w to i tak dalej. Wymagam od niektórych rzeczy martwych, żeby to działało jak kurna za 10 tysięcy złotych tak naprawdę, jakby to było, no tak wymagam trochę, co nie powinnam. Ale jeśli płacę, powiedzmy, uzbierane swoje pieniądze na to, żeby jakimś cudem coś takiego działało, no to coś kosztem swego, że halo, płacę tyle za to wszystko i wymagam od tego, no powiem, że nie, bo sorry, ale jeśli daj mi 150 zł z ramieniem, które ramię nie używam, wymagam od tego, żeby jako tako jak to może mogę powiedzieć, ustalić ładnie, że po prostu jeśli płacę za to, co chcę mieć, no to niestety, ale niektóre wydatki to są duże, bo jeśli wymagam takiego mikrofonu za, ile to jest dokładnie teraz ten mikrofon z ramieniem, to sam mikrofon to tyle nie jest warty, ten fakt, no to kosztuje jakąś swoją cenę. W środku wody. Powiem tak. Jeśli się uda później z mikrofonem ustalić to, mikrofonem bardziej ustalić, że mama lub rodzice się po prostu dołożą mi do mojego inwestycji takiej, że zmienię audio,
no to będę miał lepiej. Bo teraz jak gadam zwykłym głosem, to mi chcę podgłaśnić jeszcze mikrofon, nie wiem, czy już na 100% jest. Gdzie mam tych szumów takich chorelnych, no nie powiem, że nie, że to nie są ciche. Ale cóż, zawsze wymagam od mikrofonu swojej decyzji takiej, że halo, mikrofon, jesteś za tyle złotych i tyle. Nie wiem, jak do Novoxa by było, ale czy te Novoxa testować, to bym musiał później, bo są szumy. Albo mieć cichszą obudowę. A, no w sumie tak, albo cichszą obudowę, ale żeby mieć cichszą obudowę, to za 700. Tak samo. Obudowa tyle samo kosztuje. Niestety, teraz wszystko zdrożało. Nie lubię, jak to wszystko drożeje. Bo teraz normalnego audio sobie nie kupię. Powiedziawszy, no. A, udało się. Tutaj też, tutaj. Też, no. I teraz to postawiamy. Tutaj po środku pewnie też ustawię. No nie, już woda mi się zblokowała. Tam gdzieś się z tyłu wylała pewnie. Ups. Jedno serce. Ojoj. Dobra, już. Dobra, to jest nie tak duży damage. Tutaj minimalnie brakuje. Wierzę, że się uda. No tak, uda się, na pewno. Jeśli muszę tak to zrobić. To jest tutaj, tak? No, to jest tutaj. Nie dosięgam jeszcze. Teraz? Dobra, już. Albo... czekaj. Nie stawiaj mi tego. Tu zrobię inną rzecz. Wiesz, mam minimalnie tego żelaza. Postawię tutaj lampiony. Będzie to... A lampiony, o Jezu, ile żelaza będzie mi kosztowało, nie złota, tylko żelaza. No zostawię sobie tak równą sumę, tyle mogę zużyć. Ej, węgla już brakuje, unii. Jeśli nie to, to zawiesiłem się, nie mogę zawieszać się, halo, odcinek, halo ja, mam się nie zawieszać. Hop, hop. Ale tam chodziło w tym się, że lama jakaś kurna. Czy coś w tym stylu. De facto chyba na pół płytkę się tam podbuduje. Jeśli mam jeszcze jakieś pół płytki, to może chociaż porówno. Tak bym dawał. Jak to ma sobie 1, 2, 3. Dawajmy na to 4. Czyli to 4. Tutaj. Czyli 1, 2, 3, 4. To tu na 5. Żeby było odstępu 4. Tak. No. To 1, 2, 3, 4. Czyli tu. Daj. No. Nie będzie na samym końcu, ale... jako tako będzie zbudowana na tym wszystkim fajnym i tak dalej, no. Nie, tylko nam się kończy odcinek? Ej, se. 15 minut. I my skończyliśmy tak naprawdę w tym odcinku to. Brzydko wygląda, myślę, że brzydziej będzie wyglądało. Jest takie fajne, taki daszek. To jeszcze to wszystko. Jeśli patrzą na mnie, nie chcę mi się tyle robić. Ja to wezmę.
I teraz patrzeć, jak dużo zejdzie mi na postawienie schodka. Tak. No. Oj źle. Oj źle, źle, źle. Muszę dookoła tak obkręcić to i w gół. To i to, to chyba pewnie półpytkami to zatem. Zobaczę w sumie. Bo to na pewno. To w górę to będzie szło. No to chcę zostawić tak, żeby z góry się połączyło. Nie wiem, czy się w górę to połączy. Zależy ile. Zależy ile będą się zużyć tego. U. Na pewnie jeszcze. Nie usiądę. Pod koniec odcinka, lub już poza odcinkiem, skopię sobie save'a, zrobię to, co zbudowałem. I to zrobię resztę. Widzicie, że nie będzie takiego odgłosu tych szumów, bo serosli. No i coś mi coś zawsze psuje i nie znoszę, jeśli to psuje. Jak mi zepsuje mocniej jeszcze, no to będę musiał wydać na mikrofon jeszcze szybciej niż myślałem, że zamiast powiedzmy coś się kupienie jeszcze takiego małego do komputera, rzeczy takich bardziej potrzebnych też, czy to jakiś wentylator, to będę musiał inwestować teraz w tak naprawdę w mikrofon, w audio te wszystkie, bo to mnie wkurza, że tak się dzieje. Nie wiem, czy na ilu są ustawieniach słyszysz mnie. Nie wiadomo, ile jestem słyszalny na Windowsie, na ile jestem podgłośniony, czy na 100, czy na 50, czy na 60. Na 100 to na pewno są szumy, to ja wiem. Nie wiem, jak teraz Windows mi to zrobił, ale nie znoszę tego. Nienawidzę tego, że coś takiego musi mi robić. To jest rzeczywistym. Już nie mam drewna. Nie, mam jeszcze na chyba dwa razy. Nie, raz. No, cztery. Cztery to mi nic nie da tutaj w tym stylu, że więcej jest. No, cztery lepsze to niż nic, ale... Jeśli pójdę teraz na odcinku, zasiąść jeszcze jedno drzewo lub dwa, to dojdę i koniec odcinka. Chleba. Już chleba nawet nie mam. Czyli powinienem teraz przeawczyć. Jeszcze muszę zrobić chociaż sobie. No dobra, ktoś mi na klasę w sumie wysłało się. Bo tak, korzystam z jest. Moja szkoła tak naprawdę korzysta z tego. Ja muszę sprawdzić oczywiście na odcinku. Co z tego? A dobra, to już wiem co. Z fizyki. Bo pani ma jakiś od naszej od fizyki, którą nas uczy, ma jakiś problem z mikrofonem. W tym, że na micie ją nie słychać, coś w tym stylu, że musimy się wylogować i tak dalej. O Jezu, jak ona stwarza problemy czasami. Nie domyślicie się co. Kurna. Powiedzmy, nie możemy świecić prezentacji. To mówi, że my ją blokujemy, a trzeba pomyśleć o tym, że musi jako pierwsza wchodzić na lekcję. Ona się jest. A ta pani się spóźnia 10 minut około. I my zawsze jesteśmy pierwsi. Bo na przed lekcją, powiedzmy 5 minut lub 3 minut przed lekcją być tam i wszystko wiedzieć. A ona nie. Wchodzi 10 minut po nas, jak zaczyna się lekcja. I jak to ma funkcjonować dobrze i ma i wszystko działać, jeśli ten i do nas jeszcze pulta, więc taka jest pani czasami. Tam na niektórych nauczycieli jak się trafi, to uparci jak cholera. Niektórzy tak. Ponieważ fizyki to jest cholernie uparty, nie powiem, że nie. Nasz pani uczy niestety. Ale no takie życie, proszę. Nie powiem, że nie. Jeszcze, że pogadałem. Teraz się nam kończy odcinek. Nice. Po prostu. Wiecie, że teraz nie będzie tylko szumu. Proszę, mikrofon, działaj chociaż raz i porządnie, a nie psujesz mi całość. Jeśli będą szumu, no to jeszcze raz was przepraszam. Próbuję jakoś najmniej zrobić, ale już z tym mikrofonem nie poradzę niestety. Coś psuje lub ten interfejs. Jeśli ten interfejs, który usuwałem jeszcze chyba na najnowsze sterowniki, może to się zadziało z najnowszymi. Jeśli tak, no to już dupa. A my co?
Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.